pokazanie Ojca Świętego. To pokazanie tego wyjątkowego człowieka. Myślę, że Jan Paweł II zasługuje nie na jeden film, pod każdym względem utalentowanego pisarza, poety, mówcy, znakomitego kapłana, biskupa, papieża. Oczywiście najbardziej dziś wybija się jego cnota, to jest cnota modlitwy. Tym najbardziej dla jego świętość. Modlitwa, kontemplacja. I to nie wtedy, kiedy został papieżem. To się ciągle wzrastało, pogłębiało od Wadowic. Co więcej wam powiem? Jeśli ktoś poprosił go o modlitwę, nigdy nie zapomniał. To było dla niego zobowiązanie. A potem czasem prosił, żeby zapisać, móc zostawić notatkę. Jestem świadkiem, bo przecież nie będę mówił, ile lat byłem przy nim. Państwo wiecie, że bardzo długo. Nieraz to mówię, że w tym się też przejawiała jego świętość, że tyle lat mnie wytrzymał. Ale to inna sprawa. Więc jestem świadkiem, byłem świadkiem, ile łask ludzie otrzymywali poprzez jego modlitwę wstawienniczą. I tak to jest dzisiaj. Więc mamy rzeczywiście orędownika, pośrednika Pana Boga, bardzo skutecznego. On był zawsze zjednoczony z Panem Bogiem. Tym wielka jego świętość. Nie mówię o zasługach politycznych, że zbliżył świat do Kościoła, a Kościół do świata. Że zbliżył wiarę do rozumu i odwrotnie, naukę. No wiele można by wymieniać. Ja tylko jeszcze wspomnę, bo jednym z kryteriów przyznania nagrody jest patriotyzm. Nie mówię o moim patriotyzmie. Chociażby góralskim. Bo ten góralski to taki, powiedzmy, już nizinny góral. Nie taki z wysokich Tatr. To mi zawsze imponowało. Ta szczerość papieża. On mówił, mnie Polska przygotowała. Kultura mnie przygotowała do tego, kim jestem. I spełniam posłannictwo, ale jako Polak. Jestem zawsze wdzięczny Kościołowi Polskiemu i Polsce za to, kim jestem. Można się od niego było uczyć tego patriotyzmu i poszanowania człowieka, otwarcie na człowieka. Tam jest motywacja, że otwarcie na człowieka duszpasterskie. Przecież jeszcze jako świadek nigdy nie słyszałem i nie widziałem, żeby kogoś skrzyczał, żeby kogoś dotknął. Dwa razy tylko krzyczał jako papież. To było w Agrigento przeciwko mafii. Słowa bardzo mocne. Do dziś dnia tam pamiętajmy też. I przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a także Iraku. Mówiąc, nie rozwiązuje się spraw poprzez wojnę, dialog, rozmowa. Wojna przynosi jeszcze większe szkody. Czytałem w Dzienniku Polskim dwa dni temu, że 350 tysięcy ludzi zginęło ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze ta wojna w jakiś sposób tam na Bliskim Wschodzie trwa. Można by wiele rzeczy mówić o nim, o sobie. No nie wiem, dlaczego bym go powołał. Może mu doradzili. Staram się mu służyć. Czasem byłem przyjaciel papieża. Nigdy się nie odważyłem powiedzieć, że byłem jego przyjacielem. Mogę powiedzieć, że traktował mnie no, jako bardzo bliskiego, jako syna duchowego, a myśmy go wszyscy traktowali w tym apartamencie, w tym właściwym apartamencie, nie tym z gór, czy traktowaliśmy go jako ojca. I ta atmosfera była właśnie bardzo rodzinna. Bardzo rodzinna. I zawsze właśnie mówię,
chciałem mu służyć i no i stwierdzili tutaj, że służyłem, bo zda się wiernie. Za to kiedyś przed Panem Bogiem odpowiem. A wam dziękuję za życzliwość. Już czas się mój skończył. Panie prezesie, bardzo dziękuję.